spróbujmy zawrócić i przejdziemy, powiedzmy, przez centrum miasta i zobaczymy, może jakoś w ten sposób uda nam się przejść. Czekajcie, czekajcie, bo teraz nie wiem, gdzie ja lecę. Nie, to teraz źle zrobiłem. Muszę zawrócić. Tak? Tak jest. A znów będziemy musieli przejść przez tę siatkę. Dwóch tych przeciwników, tych potworów załatwiłem. Ojej, spowalnia. Chyba trójka. Dobra, jakoś się udało. Trochę taki strzał w ciemno. No na tym polega zabawa w Silent Hill. No, też mówiłem, że gra nas nie prowadzi za rączkę. Do pewnych rzeczy musimy sami dojść. Także proponuję odbijemy w lewą stronę, że najpierw zrobię jeszcze zapis. Muszę pamiętać o tym, że to jest alternatywny Silent Hill i że to już wspominałem, że ta mapa, na którą teraz patrzę, to jest mapa, no powiedzmy, prawdziwego Silent Hill. Czy tak jest w 100% w rzeczywistości, to już inna sprawa. Trochę tam rozprawiałem na ten temat parę odcinków temu. W każdym razie zmierzam do tego, że mogą być tutaj pewne zmiany, więc. A mieliśmy przykład właśnie tej zmiany przed chwilą. W prawdziwym Silent Hill nie biegliśmy przez taką, kurczę, przez taką siatkę, gdzie były potwory. Zamiast bramy było, mieliśmy przejście zabite dechami właściwie. Także. To może być taka sugestia, że warto tutaj trochę pokombinować. Cholera, cholera, cholera. Dobra, dobra, dobra. I odbijemy w lewo może. Tak planowałem. Jeszcze możemy pobiec w sumie prosto. Też tam może jakieś będzie przejście, bo normalnie ta droga jest zablokowana, ale najpierw spróbujemy w lewo. Jeśli nie, no to zawrócimy, polecimy prosto. Jeszcze mamy drogę prowadzącą z prawej strony. To jest przerażające. To niby jest blokada, ale nie wiem, czy tam nie było jakichś drzwi. Tak, to chyba były jakieś drzwi. Tak, to wejście do tego bloku mieszkalnego nawet. Nie mam zamiaru tam wracać. Oj, chyba kichnę. Oj, chyba tak. Teraz w tym momencie. O, cholerka. Są drzwi. Dobra. Czyli jednak te pomieszczenia, te drzwi, które były zamknięte, teraz mogą być otwarte. Nie możemy tego stwierdzić ze 100% pewnością. Jest na to spora szansa. No i tutaj możemy dojść do tego Rosewater Park. Najpierw polecimy może prosto. Cats Street. Że coś tam znajdziemy. Bo tutaj. Tu zawracam. To jest pewnie zablokowana ta droga, tak? Zobaczmy. Tak, jest zablokowane. Trochę drzwi. Kurczę, trochę się od mikrofonu odsuwam. Wybaczcie. Jest tu coś? Chyba nie. Tutaj. Tak, to my chcemy tutaj lecieć. Jest tutaj coś fajnego?
Słuchajcie. Nie, chyba nie ma. Coś tam miałem wrażenie, że się świeci. Ale to tylko moje złudzenia. Dobra. Czy ta droga się skończy za jakiś czas, czy ciągnąć się w nieskończoność? Nie, kończy się murem. Kończy się murem. O, patrzcie. Apteczko, warto było tu przybiec. Co on tam spogląda? No nie wiem. A! Teraz widzę, że jest chyba health juice. Ale nie mogę go wziąć. Słyszę to stukanie, doprowadza mnie do szału. Nie wiem, czy to zaraz mi gdzieś nie wlezie. O, dobra, ampułka, Boże. Dobra, to lecimy w stronę tego parku w takim razie już. Tu chyba nic nie ma. Kurczę, tyle zachodu ampułkę. Rozglądasz się gdzieś, gościu, czy nie raczej? Jakieś przedmieścia? Przypomniała mi się piosenka. Ta piosenka była? Chyba tak, Arcade Fire Suburbs. Chociaż chyba też się płyta ich nazywała. Wydaje mi się z roku 2011. Chyba kanadyjski zespół. Znam ich kilka utworów. Nigdy nie miałem okazji przesłać całej płyty. Czemu akurat to skojarzyłem? Wyraz Suburbs. Z tą piosenką, kto by pomyślał. Dobra, odbijamy w lewo. W tych samochodach nauczyłem się, że raczej niczego nie znajdziemy. Tak samo chyba na schodach. Jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy. Tam sobie zapiszemy przy motelu. Nara, 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 nara. Kurczę. To by mnie to nie dosięgło, ale postanowiła machnąć. Dobrze, to się szybciej nie porusza. Czekaj, gdzie to już jest chyba ten motel? Czy tu możemy przejść, ale... Czy ja się tam jakoś nie zagubię? Strasznie mnie noc zasędził. Co to był za odgłos? Aż mi ciary przeszło. Najbardziej chyba przeraźliwy odgłos to chyba ten oddech, taki przytłumiony w tym pokoju w szpitalu, w którym leżała Maria w tym alternatywnym Silent Hill. Jeszcze taki wystrój, białe prześcieradło, ściany obłożone. Boże, to było przerażające. Najbardziej przerażający odgłos. To tam na samochodzie nie mam, aby czasem tego... A, tędy nie przejdziemy. Na tym wozie chyba? Tak jest, dobra. W porządku, motel. I zmierzamy po klucz. Niezbyt mi się podoba to, że jesteśmy sami. Jak bezpiecznie się... What? Bezpiecznie się czułem z Marią. Nie wiem, czy dobrze robię. Chyba zawróćmy.
tędy, tak? A są jakieś przejście? Dobra. Parking. Gdzie tu jest jakieś przejście? W lewą stronę, dobra. Nie no, odporność psychiczna tego Jamesa mnie po prostu zadziwia. I co się dzieje z tą Lorą jeszcze? No to jest zagadka. Czekajcie, czekajcie, chyba coś pominąłem. Jejku, i to cenne rzeczy. Amunicja do shotguna. Rzuc okiem. Trochę oberwaliśmy, ale fatalnie nie jest. Fatalnie nie jest. Myślę, żeby za jakiś czas wrócić do tej serii. Nie wiem dokładnie kiedy. Pewnie jest zbyt szybko, ale chciałbym przejść trzecią część Silent Hill i czwartą na pewno. Jak trochę psychicznie odżyję. Przecież no, to co się teraz tutaj dzieje, chodzimy nocą po parku i będziemy grzebać gdzieś. Chyba wiem, o którą statuę chodzi. Będziemy szukać jakieś pudełka będziemy musieli kopać. Panie tutaj. Opodal tego, nieopodal miejsca, w którym spotkaliśmy się z Marią. O, dobra. Chyba tutaj. Wstrzymuję oddech, kurczaki jest. Chyba chodzi o to. In memory of the 67, of illness and now sleep beneath the lake. Czy to nie chodzi o to? Czy nie chodzi o to naprawdę? To jedyna tylko statua, jak sobie przypominam. Pierdziele, to nie na moje nerwy. Już tam coś jest. Dobra, to już się urywa. Dalej nie pójdziemy. Altana. Nic nie możemy zrobić. Tam coś jest? Nie. Dwa krzesła. Sugestia, że powinniśmy być tu z Mary. Chociaż z Marią. Cudownie. No, pisz, pisz, śmiało. No jak o tą statuę chodzi? O, może o te.
Patrick Chester, Son of Edward. Tutaj. Walczył i zginął za ludzi, za wolność, za nasze jutro. To chyba nie chodzi o to. Czyli jednak to jest kilka tych jakichś pomników. Tam było ewidentnie powiedziane o kobiecie, była mowa o kobiecie. Czy niby otwarta przestrzeń, ale jestem przerażona i tak. Nie powiem, że nie. Nie gadajcie, że to ma wejść. Nie, na szczęście. Co znaczy, że później nie wyjdziemy? Tutaj chyba byłem. To altanka. Tutaj patrzę na mapę. Dobra, jesteśmy w połowie. Jest zaznaczona lewa część, to Rosewater Park. Że tam coś powinniśmy znaleźć. Światło latarki. To niczego nie widzę. Ta brama wygląda obiecująco, a nie mogłem się do niej dostać. Czekajcie, jest. Czyli trzeba od razu tam, gdzie jest ten okrąg, ruszyć. Victim of persecution by... Janice Carroll? Victim of persecution by... Nie wiem, co to może być. Tu pani Janice albo Jenny Carroll. Liffey Pryde żyła honorowo, dumnie. What happened here? To, co się tu wydarzyło, nigdy nie powinno zostać zapomniane. Czy coś mam tu zrobić? A jest ten kopczyk. Kurczę, nie wiem, co tam powinno być. Czemu to jest właściwie zamazane? Victim of persecution. Ans. Civilians? Muszę. Nie chciałem tego robić. Robić pauzę, dobra. To kopiemy, Jezu. W środku nocy, wspaniale. A nie, nie możemy. To czekajcie. The ground is raised up only here. No, kopiemy gołymi rękoma. Jakieś pudełko, tak? Tutaj miało być. I tam jakiś klucz w tym pudełku. Dobra. The small metal box. Pudełko przymocowane takimi śrubami. No to ktoś tutaj naprawdę, ten pacjent sobie
trochę zachodu zadał. Nie możemy tego otworzyć, ale mamy ten klucz. Czy nam pomaga rzeczywiście pacjent, lekarz? Jakim cudem on w ogóle o nas wie? Sporo zagadek. Use the wrench. Dobra, jest klucz. Old bronze key. I to klucz do jakiegoś muzeum, tak? To jest wszystko. Dobra. I co teraz? Czy kierujemy się w stronę Silent Hill Historical Society? Już mi się przypomniała płyta The Kinks, zespołu założonego w latach 60. The Kinks? Jak się nazywała ta piosenka? Mam płytę. Czekajcie, aż muszę to sprawdzić. Mam tę płytę. Piosenka, jaką mi chodzi, to też zresztą jest nazwa płyty. The Village Green Preservation Society. Album The Kinks i piosenka. Płyta jest chyba z 68 roku. Jezu, dawno jej nie słyszałem. Świetny utwór. Możecie sobie go sprawdzić. Zespół The Kinks. Oczywiście nie tak popularny jak Beatlesi, Stonesi czy Led Zeppelin, jeśli chodzi o lata 60. czy nawet The Who, ale wart uwagi. Dobra, czekajcie, czekajcie. To chyba zrobimy tak. Pójdziemy zapisać. Może zahaczymy i ruszymy na Eaton Avenue. Może zahaczymy o Pete's Ball o Rama. Tam ostatni raz widzieliśmy się z Edim. I pójdziemy do Silent Hill Historical Society. To kawałek drogi. Tam kurczę. Czekajcie, boat launch? Czy my może będziemy łódką płynąć? Bo kto wie, czy nie będziemy płynąć przez Toluca Lake, tak mi się wydaje. No zobaczymy, ale wydaje mi się, że to jest jedyna teraz. Jedyna nasza opcja. O kurczę, dobra. Tylko jak teraz stąd wyjść? Jak stąd teraz wyjść? Dobra, mamy schody. Czyli polecimy do hotelu zapisać. Przecież może sobie jakąś mapą pomogę. Chyba tak. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Czy coś tutaj jest? To już sprawdzałem. Słyszę odgłosy, niezbyt przyjemne. Czyli polecimy zapisać. To muszę troszkę odbić. My tą drogą będziemy tak biec. Kurczę, jakoś średnio to widzę. Średnio to widzę, szczerze mówiąc. Jeszcze po nocy. Czekajcie, nie wiem czy... Gdzie ten samochód był? Dobrze, biegnę. Gdzieś tutaj powinien być. A jest, Boże, dobra. A, zapisałem czy nie? Jeszcze się upewnię. To się udało, ale na wszelki wypadek. Dobrze. To kierujemy się główną drogą do Bolorama.